Klosterman. Na lewej stronie Angelinho, Klosterman przez środek. To był błąd. Takie zagranie w tłok to jest zawsze ryzyko. Ale teraz szansa dla Lipska. Dobrze, zagrali pressingiem gracze Marsza. Aidara, Nkunku na pole karne. Dobrze, Nuno Mendes. Jeszcze zastawia się Vera. Najwyższy może nie jest, ale ma tę boiskową inteligencję. Umie się utrzymać przy piłce. Teraz jednak szansa Nkunku, pole karne, Mukiele. Andres Silva, rykoszet. Keylor Navas pewnie chwyć. To były takie niewygodne momenty dla defensywy Paryża, ponieważ widzieliśmy, że Francuzi mieli problemy z tym, aby zbierać drugie piłki, aby wygrywać przebitki. Dla nich źle skończyć. W ostateczności sytuacja opanowana i przy piłce Nuno Mendes. Niesamowite przyspieszenie. Gazicho, Nuno Mendes, ale tutaj akurat Aidara zdaniem sędziego go nie faulował. Leży na murawie młody zawodnik PSG. Alex Gradalin, Kunku, szarpie go Berantin, Kunku, Mukiele. Nordi Mukiele, jest już rzutka na Andre Silva, za głęboka, przeciągnął to podanie Nordi Mukiele. I teraz Ashraf Hakimi, czyli kolejna torpeda, tym razem z prawej strony boiska. Ale widzimy, że nic jest inaczej ustawione. Inna sprawa, że któryś z piłkarzy... Ja pierdolę! Może będzie potrzebował pomocy. Chętnie zobaczymy Marcin powtórkę, bo to naprawdę wydawało się być ostre starcie w środkowej strefie boiska. Cierpi wyraźnie Nuno Mendes. Jest na ławce Abdou Diallo, który może zagrać na lewej stronie defensywy. Jest też Lamine Kouchouaré, który mógłby wejść na lewą stronę, ale teraz myślę, zmartwieniem w Paryżu jest to, co będzie dalej z Nuno Mendesem. Patrzymy na to raz jeszcze. Aidara trafia w tej sytuacji w piłkę. Nie wiem, czy tam rzeczywiście był kontakt Aidara z Mendesem. Na tej jednej powtórce tego nie wychwyciło. W kontakcie z murawą Nuno Mendesa. Jak powiedziałem, zapatrzonemu być może dziś najbardziej dopasował to się najgorsze ręce, to wolno, że z kątinku on grywał jako wahadłowa, albo po prostu cała lewa strona jest jego. No właśnie, Nuno Mendes to jest król lewy. Czy od początku tego sezonu potrafi imponować, tak jak to było w Sportingu. Kwadrans tej rywalizacji za nami, a nawet już 16 minut. 1-0, Kylian Mbappé ze swoim błyskiem w 9 minucie. Angelinho oddaje piłkę Paryżanom. Jeszcze jak teraz Messi pozwala, zawodnik, który był zaangażowany. Dobrej pracy przy przejęciu piłki. Teraz widzimy, że kolejny raz. Nie pracuje w defensywie i jest zło. Słupek, nie wierzę. Zwraca się uwagę na to, co z przodu w przypadku Messiego, bo i to było wówczas najbardziej imponujące. I ty szybkościowiec w takich sytuacjach odpala te swoje torpedy i do piłki dociera. On jest trochę jak Rafa Nadal na korcie tenisowym. Rafa też właśnie słynie z tego, że dochodzi do piłek, które można powiedzieć inni odpuszczają, do których inni nie dochodzą, a właśnie ma środki ku temu, aby uwieść Mbappé, aby ten pozostał na dłużej w Paryżu i nie wyklucza tego, że przecież tutaj jeszcze może grać przez następne lata. Kylian teraz cierpi, jest kolejnym piłkarzem PSG, który dzisiaj poznał taką siłę ostrego starcia z piłkarzem Lipska. Chociaż też trzeba przyznać, że Lipsk nie gra jakoś złośliwie, nieprzyjemnie, brutalnie, tak żeby zrobić krzywdę. Po prostu czasami piłkarze PSG są dla Niemców zbyt szybcy. Zaraz zobaczymy pewnie powtórkę, kto tutaj przewinił. Żółta kartka dla Orbana. No to teraz będzie miał utrudnioną pracę. Willy Orban trochę bardziej będzie musiał uważać. Doświadczony węgierski obrońca Lipska. Tak jest. Tak mamy to. Powiedziałem, tutaj nie ma brutalności. To jest po prostu niefortunne zderzenie. Jeżeli... Nie pokazywał swoim piłkarzom zbyt wielu. Nie chciał ich po prostu zniechęcać przed tym spotkaniem. To jest akcja bramkowa, Marcin. Fenomenalne prosto padłe podanie.